Witajcie po przerwie tygodniowej. Niestety miałem trochę, trochę problemów. W piątek problemy zdrowotne, w poniedziałek problemy techniczne. No, dzisiaj jestem na szczęście z powrotem, siadam do nagrywania. W piątek też mam zamiar kolejny raz się, się podłączyć i, i nagrać. Zanim zacznę, krótki pomysł, e, mianowicie rozważamy zrobienie relacji live straight deadline. Miałaby to być połączona relacja live tekstowa na stronie razem z, z moim podcastem, zarychta na solo, więc prawdopodobnie przez jakieś dwie godziny bym do Was gadał bez przerwy. No i tu pytanie, pytanie do Was, czy chcielibyście coś takiego? Jeżeli tak, to, to co miałoby się w takiej relacji znajdować? Czego byście nie chcieli? Piszcie po prostu w komentarzach, chcę pozbierać Wasze pomysły, potem zdecydować wspólnie z redakcją, jak to zrobimy, czy to zrobimy. Także czekamy, czekamy na, wasz, na Wasz odzew. Do meczów z ostatniej nocy było ich tylko pięć. Sporo ciekawych newsów e, się też zaczyna pojawiać. Wiadomo, zbliża się trade deadline, więc, więc do rzeczy, bo, bo nie ma czasu, bo trzeba też do pracy szybko wskoczyć. Kings przerwali serię własnych ośmiu porażek, e, wygrywając na wyjeździe, jakżeby inaczej, z Orlando Magic. E, w odwróconej tabeli e, wy, zrównali się z Orlando, więc w tej chwili obie drużyny mają taką samą szansę na na pierwsze miejsce w walce o, o numer jeden draftu. E, jeśli coś z tego meczu mogę więcej powiedzieć, to to, że Gareth Temple rzucił rekord kariery, 34 punkty. A Aaron Gordon z Orlando Magic będzie z powrotem w konkursie wsadów, Jupi! Razem z Victorem Oladipo i Denisem Smithem Juniorem. gdzieś pojawiają się też plotki, że ma być Larry Nance Junior, także... Niezła obsada, ale zobaczymy. Drugi mecz, Russell Westbrook trafił game winnera dla Thunder i Nets stracili wszystko z 15 punktów przewagi jeszcze szansę na zwycięstwo miał Spencer Dinwiddie, ale jego ostatni rzut nie, był niecelny i powiem wam szczerze, Naprawdę niewygodni są ci w tym sezonie, a wciąż to przecież na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Tyle problemów sprawiają wielu, wielu drużynom, nie mają w sumie gwiazd, bo teoretycznie ci, najwi ci z największymi nazwiskami, czyli Jeremy Lin, DiAngelo Russell i Jalil Okafor, to albo są kontuzjowani, albo wracają po kontuzji, albo nie wiadomo, czy w ogóle się będą jednak nadawali do tak jak, tak jak Okafor, więc to jest ciekawa drużyna. Polecam wam obejrzeć raz na jakiś czas, bo może oni nie są jakoś bardzo widowiskowi, ale grają bardzo regularnie, grają bardzo systemowo. Widać po prostu pracę trenera i generalnego menedżera, który bardzo dobrze dobiera zawodników. I tak jak się śmialiśmy wiele razy z net, tak już to śmianie się z nich powinno być dawno odłożone na półkę. Bo mam wrażenie, że oni mogą być lada chwila takimi Atlanta Hawks z ostatnich sezonów czyli drużyna, która regularnie będzie wchodzić do playoffów, będzie przeszkadzać wielu, ze, wielu rywalom, może dojść daleko w tych playoffach, więc, więc może, być, może być ciekawie na Brooklynie. Spodziewam się, że szybko mogą przegonić Knicks w tabeli najlepszej drużyny z Nowego Jorku. Dalej, LeBron James przekroczył granicę 30 tysięcy punktów. E, brawo dla Lebrona, oczywiście najmłodszy, który tego dokonał. Trudno, żeby było inaczej, skoro grał od 17 roku życia w NBA. E, ale co z tego, skoro z Kav, Kav znów topili, to już szósta porażka w ostatnich siedmiu meczach. Robi się coraz goręcej, jest coraz więcej plotek, o których za chwilę, za chwilę pogadam. E, a ze strony Sports dwie ważne informacje. Jedna, do której dzisiaj się na razie nie będę odnosił, bo trochę za mało wiem. Mianowicie, że Kawaj Leonard e, podobno nie chce już grać w San Antonio. Druga jest taka, że tony parker wreszcie został rezerwowym, i to tak na stałe. Deżante Mariot teraz będzie pierwszym rozgrywającym w San Antonio i to już jego drugi mecz jako starter. Dzisiaj było to 19 punktów, 10 zbiórek, 7 przechwytów, więc naprawdę, naprawdę bardzo dobry występ. New York Knicks pojechali do, do Oakland na spotkanie z Golden State Warriors. Byli bez Kristapsa Porzingisa, który podkręcił kolano w, na poniedziałkowym treningu. Nikt by zagrali niezłe spotkanie z Warriors, ale widać było, że Warriors tak specjalnie się nie przemęczali. Rekord kariery w asystach Kevina Duranta 14. Kolejne wyrzucenie z boiska za dwa techniki a o Onyx tak szczerze wam powiem myślę, że jeszcze wrócę do tego tematu w poniedziałek kurczę miałem taką fajną nagraną krytykę Jeffa Hornaska za to co, jak, jak prowadził drużynę w meczu z Lakers niedzielnym, ale tak jak mówię zawiodła technika i po prostu cały podcast, który, który nagrałem sianku mi w telefonie Celtics znów przegrali, w niedzielę to była porażka z Orlando Magic, tym razem z Los Angeles Lakers, czyli to nie są jakieś wielkie, wielkie tuzy Kyrie Irving wrócił po jednym meczu absencji W dwóch meczach rzucił 73 punkty Tylko co z tego skoro Oba mecze przegrane Gdzieś znowu Al Horford się, się zagubił Tak jak w meczu z Magic był niewidoczny Tak samo dzisiaj I nie wiem, nie wiem Nie wiem co z tymi Celtics będzie Może to jest po prostu dołek teraz chwilowy Może potrzebuję chwili odpoczynku, zobaczymy Lakers z kolei wygrali trzy mecze z rzędu Znów świetny był Jordan Clarkson I powiem szczerze gdyby nie fakt, że że akurat takie trzy mecze z rzędu Clarkson gra na przełomie dwóch tygodni. Tylko gdyby to był na przykład dzisiaj, już byśmy mieli sobotę, to myślę, że Clarkson byłby spokojnie faworytem do, do, do nagrody gracza tygodnia w konferencji zachodniej. No ale wszystko jeszcze, jeszcze przed nim. Ok, tyle z ostatniej nocy. Kilk, dwa, dwie rzeczy w sumie chciałem jeszcze obgadać. Tak jak powiedziałem, Kawhi, Lenarty i New York jeszcze zostawią być może na piątek, jak coś więcej będzie, będzie wiadomo. E, więc z newsów, po pierwsze nie ma już Jasona Nakida w Milwaukee Bucks, e, jest e, jego asystent w tej chwili Joe Pranti, zobaczymy co z tego wyjdzie. E, no no Kit. Wydaje mi się, że były zdecydowanie większe oczekiwania co do niego. Kit dostał naprawdę niezłą, niezłą drużynę do, 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 do grania. Mam wrażenie, nie wykorzystał w pełni wszystkich potencjału wszystkich, wszystkich graczy I, i po prostu skończyła się, skończyła się ta przygoda. Nowy trener, czy to będzie Pranti, czy to będzie ktokolwiek inny, ma, ma pół sezonu na to, żeby przygotować drużynę do playoff i, i w nich coś, coś ugrać. No i druga informacja, ta której chciałem poświęcić trochę więcej czasu, dotyczy Cleveland Cavaliers, którzy w tym tygodniu po porażce z Oklahoma City Thunder porozmawiali ze sobą po męsku, w sumie nie dziwię się, bo stracili przecież z nimi 148 punktów. A jeśli chodzi o porozmawianie sobie po męsku, no to to znaczy mniej więcej tyle, co zjebać Kevina Lowa za to, że w trakcie meczu z Oklahoma City Thunder jest przeziębiony i źle się czuje i nie gra tego meczu do końca, więc, więc to jemu się najbardziej dostało podać od Isaiah i Thomasa. I tak szczerze powiem, pewnie Derek Rose sobie siedział w kącie i myślał, a ja mam was wszystkich w dupie. Bo jak mi się znowu nie spodoba, to wyjadę sobie na wakacje pod grusze. I co, jakoś nikt specjalnie nie, nie robił Rose'owi e, z tego powodu, nie wiem, pretensji? Nikt nie, nie, nie wyszły do mediów żadnej informacji, że Rose został e, też w jakiś sposób skrytykowany przez drużynę? Nie, obchodzimy się z nim jak z jajkiem, a Kevin Love oczywiście może dostać w każdej chwili burę. E, no bo w sumie czemu nie? To, to jest, wkurza mnie to strasznie, bo no ale cóż, współczuję Kevinowi Love. E, no, co mogę powiedzieć? No, pocieszenie nie został wybrany jako rezerwowy do meczu gwiazd. Kaw eee, ciieniują to na całego. Jak, jak powiedziałem wcześniej, sześć porażek w siedmiu ostatnich meczach. Eee, pozycja Tyrona Lu jest coraz gorsza. Eee, no LeBron James już nawet powiedział o tym, że, że nie jest pewny, czy, czy trener powinien dalej zostać. W związku z czym może być ciekawiej. Możemy za chwilę oglądać zmianę trenera też w też Cleveland. Eee, plotki mówią, że. Event mogą chcieć Davida Fisdale'a, czyli dawnego znajomego Lebrona i Dwayna Wajda z Miami Heat. No, ale, ale zobaczymy. To, to jeszcze chwilę, chwilę do tego. Póki co e, Cavs mocno się uaktywniają na, na rynku transferowym. Jest pierwszy bardzo konkretny cel. Bardzo konkretny, bo podany przez Adriana Wojnarowskiego, więc, więc to jest e, bardzo konkretny cel. Jest nim George Hill z Sacramento Kings, za którego mieliby pójść e, Imon Shumpert i, i Channing Fry. I szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia, na cholerę Clivent Cavaliers miałby być George Hill. Naprawdę, bo ja rozumiem, że wzięliby zawodnika na pozycji numer 3, który lepiej broni niż JR Smith, który lepiej rzuca niż Iman Shumpert, Ale na cholerę George Hill. Mają do grania na jedynce, dwójce Lebrona, e, Isaiah Thomasa, Dwayna Wade'a, Derika Rosa, to jest czterech graczy. Każdy z nich lubi grać na piłce. George Hill, co prawda, jest dobry jako gracz bez piłki, ale też chociaż trochę tej piłki chciałby na pewno, na pewno liznąć. I nie jesteś jakimś wielkim po pomocą, nie jest jakąś wielką pomocą w obronie, więc no, nie wiem, nie wiem o co tu tak do końca chodzi. E, więc kawaler e, więc mam wrażenie, trochę tak po omacku, trochę tak na szybko próbują, żeby cokolwiek cokolwiek zrobić, bo boją się, że, że LeBron odejdzie. A szczerze powiedziawszy, jeżeli oni nie dojdą do finałów NBA, to, to ja bym Lebronowi życzył, żeby on stamtąd odszedł, bo, bo ta drużyna ma wrażenie od, od wygranego mistrzostwa te półtora roku temu, zwija się i jest coraz, coraz słabsza, i więc, więc może pora poszukać kolejnego, kolejnego miejsca, kolejne koszulki spalić i tak dalej. Nic, tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo, że, że wysłuchaliście. Udało się chyba wreszcie wywalczyć z moim telefonem, że, że nagrał cały podcast. Mam nadzieję, że usłyszymy się w piątek. Miłego, do usłyszenia.